Witam bardzo serdecznie, z tej strony KL209, witam oczywiście w kolejnych poradach o rodzicach HLA, dzisiaj jak zawsze przegląd roślin, tak jest po długim czasie, e, oczywiście przegląd roślin będzie na YouTube, na YouTube to już będzie drugi przegląd roślin, jeśli chodzi o właśnie o, o TikToka, to myślę, że to już będzie chyba... Drugi albo trzeci przegląd, coś takiego, mniej więcej. Także ja, oczywiście, zapraszam do oglądania. Jak widzimy, moja mandarynka, no niestety źle zniosła, jeśli chodzi o mróz, bo w ostatnich miesiącach, niestety, pogoda nie sprzyjała i w pokoju, mniej więcej, było około minus 2-3 minus stopnie, coś takiego. Nawet może było jeszcze zimniej. No ale po prostu mandarynka troszkę zmarzła i nie ukrywam, że. Troszkę z tego powodu jest mi przykro, ale no niestety trzeba żyć dalej, i tak dalej. Jak tu mniej więcej widzimy, moje szczepienie się powiodło, bo jak tak mniej więcej chcę to wyciągnąć, to nie idzie. I z jednej strony się też w miarę oczywiście się cieszy, bo szczepienie się powiodło. Po prostu tego nie idzie wyciągnąć, bo to już jest tak przymocowane, tak ukorzenione, że po prostu tego nie idzie po prostu wyciągnąć. To oczywiście mamy pelargonię. Jak tu mniej więcej widzimy, mamy już pobudzoną pelargonię ładnie. Coś tutaj z liściem jest jednak, ale to myślę, że dojdzie. Tu mamy oczywiście mandarynki moje, które już trzy mniej więcej tu już jest troszeczkę większa. Ale tu już tamten... No, tutaj oczywiście też mandarynka, ale jest niestety w tragicznym stanie. Ale jak tu mniej więcej z bliska widzimy coś tam puszcza. Zobaczymy czy przeżyje, czy nie. No i oczywiście tu mamy też taką jakby niestety smutną też wiadomość, bo niestety moja wanilia Coś tu ucierpiała, niestety yy, nie wiem czym to jest spowodowane, ale zobaczcie co się z nią praktycznie dzieje, nie wiem czy jakaś zgnilizna się dostała czy coś, bo naprawdę to jest tragiczne, że yy, wanilia, yy, no, no nie wiem, po prostu nie wiem co tu jeszcze wymyślić, żeby ją jakoś dożyć ale jak widzimy troszkę już tak mniej więcej urosła od tamtej pory, ale no nie wiem, na razie yy, zostawimy to i po prostu zobaczymy jak to będzie praktycznie dalej będzie to funkcjonować ta wanilia oczywiście tu też, też nie idzie tego usunąć, no i też tutaj takie jakby mniej więcej zaskoczenie mamy tutaj paprykę ostrą, którą ja oczywiście dostałem tu mamy oczywiście Amarlisa rozmnożonego to o tym też będzie materiał oddzielny dwa fiołki, które były z jednego listka rozmnożone no i tu moja gwiazda mała, ta różowa, co mniej więcej pamiętacie w poprzednich materiałach wypuściła tu ładny, pełny kiełek jednak cięcie pomogło, nawóz, jeśli chodzi o kompostowy, też pomógł no i tu mamy chyba coś zasadzone, ale co tutaj było? tutaj była chyba papryka, o ile się nie mylę tak mi się przynajmniej wydaje i tutaj jest papryka, ale to jest papryka filetowa. Tak jest, także mniej więcej tyle, jeśli chodzi o przegląd roślin, to tak jeszcze tak z grubsza pokażę wam moją lilię smoczą, która już dosyć w miarę urosła. Właśnie moja też gapostwa jest taka, że zapomniałem palika do tego, tam dalej praktycznie nie będę więcej pokazywał, tylko tutaj tak z grubsza Pokażę. Tu mamy oczywiście głowę. Niestety też, te, też tutaj taka w miarę smutna wiadomość, ale to już widzimy, że listki puszczają. Bardzo się cieszę, bo naprawdę to możemy już oderwać, bo to już po prostu się nie nadaje. O, teraz oderwałem. I tu mamy nowe listki, które puszczają. Bardzo się cieszę, że to głowa. To oczywiście tutaj składam wielkie podziękowania dla pani Anety Tyszki. Że tą gławę e, od niej kupiłem. Także polecam serdecznie jej nasiona, roślinki. Zapraszam, jeśli chodzi o kontakt do niej na TikToku i również na grupę, e, którą ona tam e, jest i sprzedaje te rośliny i różne nasiona. Tu mamy też skrzydło kwiat, hyacynty, które przekwitły i moja gwiazda betlejemska. A tam są oczywiście siewki, e, też papryki. Także, jeżeli chodzi o ten przegląd, to było na tyle. Także będę się z Wami żegnał. Także na razie do następnych materiałów oglądam. Także na razie do zobaczenia. I oczywiście pozdrawiam.